Witam, 30 grudnia, 6 styczeń. Przekształcę swój charakter. Kiedy zamykam oczy i unoszę się tam, gdzie są aniołowie, widzę wokół siebie drobne cząsteczki, krążące wokół mnie. Zobowiązują mnie do połączenia się z energiami dobra. Będę bardziej tolerancyjny, współczujący i będę się więcej dzielił. Widzę bogactwo pozytywnych aniołów i zapraszam je do swojego świata. W tym tygodniu pokój jako słowo jest używany częściej niż w całym roku. Widzimy je napisane na wszystkich kartkach, na wszystkich wystawach, tam, gdzie tylko można napisać to słowo i słyszymy z ust innych ludzi śpiewających na ulicy, czy też we wszystkich środkach przekazu. Pokój na świecie dla drugiego człowieka. Miło jest je słyszeć i czujemy się z tym wspaniale. I odnosimy wrażenie, że nastanie pokoju na świecie jest możliwe, bo tak naprawdę jest to możliwe. Nawet teraz, kiedy trwają konflikty, pokój jest możliwy. Każdy naród ma swojego anioła. Kiedy aniołowie wszystkich narodów trzymają się za ręce w zjednoczeniu, to wówczas pokój panuje na świecie. Gdy walczą one ze sobą w wyższych światach, w naszym fizycznym świecie wybucha wtedy wojna. Ale istnieje jeden wielki sekret. Mimo to, że aniołowie walczą tam na górze, my możemy wpływać na anioły naszą świadomością i czynów, jaką niezwykłą moc posiadamy, jeżeli możemy kontrolować nasze przeznaczenie na wysokości niebios. Jeżeli pragniemy rzeczywistości pokoju, musimy ją manifestować pokojem, bez względu na wszystko. Prawdziwy pokój jest bezwarunkowy. Nie dba on o to, co komu uczynił. Nie opiera się on na poczuciu naszym. Nie ucieka przez drzwi, gdy sprawy stają się trudne. Kiedy jesteśmy w stanie patrzeć na przyjaciela i na wroga z szacunkiem, absolutnie bezwarunkowo, zdobywamy zdolność tworzenia rzeczywistości, pokoju. Łatwo jest wywołać konflikt czy wojnę, ale praktycznie jest niemożliwe przewidzieć, jak to się zakończy. Jeżeli spojrzymy na nasze życie globalnie i z punktu widzenia jednostki i społeczeństwa, zobaczymy, że wszystko jest możliwe. Konflikt z sąsiadami czy sprzeczka z sąsiadem, czy też z członkiem rodziny. Sprowadza się do tego, że jedna osoba i drugiej osobie daje przestrzeń, gdzie może być sobą. Wydaje się to proste, ale prawda zawsze jest prosta. Jeżeli jesteśmy w stanie powstrzymać się z naszymi reakcjami na długo, być w stanie dostrzec światło w drugim człowieku, na polu bitwy, na ulicy lub przy stole, możemy spowodować, że aniołowie zbliżą się do siebie i zakończą wszystkie konflikty. Pokój jest absolutną i nieprzemijającą pewnością. Światło jest w każdym i we wszystkim, bez względu na wszystko.
radości dla świata. Świat, który istnieje, musi być astrologicznie doprowadzony do równowagi. I też dzięki światłu, dzięki aniołom, dzięki naszemu poczuciu odpowiedzialności dążymy do niego. Zapraszam na dalszy ciąg opowieści nie tylko duchowych, ale także i tych astrologicznych, ale przede wszystkim po to, żebyśmy doszli wspólnie wszyscy do tego najważniejszego, do światła. Dziękuję.